Siemeczko, jestem Pepe Team Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie obkaszać soję. Tak, będziemy sobie obkaszać soję, więc lecimy. Kasy potrzeba, więc lecimy. Ale jeszcze na początku samym musimy zapłacić 14,5 tysiąca za fotowoltaikę. A że wiecie, no, no Jezu, nie tak chciałem. Jeżeli nie mam bezpośredniego przelewu, żeby zrobić, to żeby muszę go po prostu zrobić w ten sposób. Ale 14,5 tysiąca zapłacone już za fotowoltaikę. I już mamy z góry 13,800 na koncie. No jest nieźle mimo wszystko. Myślałem, że będzie gorzej po, wiecie, po przewinięciu, bo jednak tej ziemi kupiliśmy, to wiadomo. Itp. Itd. I myślałem, że troszeczkę będzie gorzej. Na szczęście nie jest tak źle, jak myślałem. Troszkę te pieniądze z tego mleka nas ratują. Nawet powiedziałbym na razie bardzo dobrze. Zresztą nie mieliśmy jakoś dużo pieniędzy w poprzednim odcinku, tak mi się zdaje. No a teraz jednak troszeczkę nas podatowało. Czekajcie, żeby sobie przyciszyć troszeczkę, nie? Bo bym nie przyjął, żebym troszeczkę bliżą. Tak w sumie. No, dwa dni nie nagrywałem. Czpak. Bo czasu nie było. Więc teraz sobie spokojnie siadam i nagrywam. I tak, proszę Państwa, miał być nowy nabytek, który już jest zaklepany. Nabytek, który pomoże mi usprawnić gospodarstwo, ale czekam na to, żeby był po prostu dostępny. Nie tylko tyle. Muszę to kostki w ogóle wziąć. Kostki tu mam, widzę. Gdzieś tam tego siana mi się nazbierało jeszcze. O, i to jest zajebiste podłoże, proszę Państwa. Zajebiste. Jak słodkie zajebiste mi się podobają. No i tak. Kresie dzisiaj zaraz przy szczepkami będzie stał. Bo myślę, że prawdopodobnie wszystko to jest ten cały, to soja cała wejdzie na te dwie przyczepy. Wątpię, że aż tyle mi uleci, żebym zarobił, no, widzę jakie pieniądze. Może te to były nakłady, no potężne nakłady były robione. Ale wiadomo, nie ma co oczekiwać. No i tak, to zrobiłem poza odcinkiem. Ogarnąłem sobie te łąki, przepraszam, czyli bodajże spasowałem do szczytach, spasowałem, owinąłem, zwiozłem, nawiozłem i przewinąłem do września oczywiście, no bo no coś by innego, bo inaczej byśmy teraz byli. Jeszcze na sierpniu, tego chciałem uniknąć. Więc no już jeden miesiąc do przodka, jak to się mówi. I tak, jeszcze co miałem powiedzieć. Teraz robimy sobie na spokojnie siewy. Przepraszam, zbiory. Mówisz, że tu ma rzepaku, miałem powiedzieć. Soi. Później myślę, że będziemy sobie gdzieś tam już powolutku siać zboża u zimę. Taki jest gdzieś taki zamiar. Myślę, że tu by nawet siadło jakieś żyto, księżyto na tym kawałku. Nie mówię, że nie. Tylko, że zastanawiam się też, czy tutaj sobie kukurydzy nie strzelić. Tak mnie troszeczkę kołoci. I też miałem taki fajny kawałek. Ale też nie wiem, poleić za dużo tak kukurydzy by nie było. No bo... marzem teraz pojechał po bandzie. Czekajcie, bo czekaj, przyjazd zrobić sobie z KMR zewnętrznym, bo będzie najlepiej. Po prostu widział, co ja kurna, nie w ogóle. I tak się zastanawiałem, nie? Czy kurde coś sobie wziąć, czy zboża. A, co jeszcze zrobiłem, bo też prawdopodobnie nie powiedziałem. Dokończyłem sobie wapno. Czy miałem wapno? Jakoś tak. Poprzednio mogłem tak, co zrobiłem sumarycznie. Siano kłosy. I powapnowałem sobie pola. Powapnowałem sobie pola, żeby móc mieć już spokój pod tym względem. Uprawiłem teraz tylko siać. Tam może w sumie będzie pszenica, tam będzie na tym na wprost kawałku będzie pszenica. To jest kupione. Więc tam będzie pszenica. Zobaczymy, czy będzie to miało sens. Myślę, że tak. Ale czy będziemy coś dawać teraz gnojowite czy obornik pod to tego, to wam szczerze powiem nie wiem.
rozmawiałem z paroma osobami, mimo że mam obornika, no, mam troszeczkę sporo mam akurat powiedzieć, sporo na powiedzieć i na ulicy, to skontaktowałem się z paroma przedstawicielami, osobami, którzy właśnie bardziej siedzą z takimi prawami, bardziej no rzeczy osobami, którzy bardziej wiedzą, jak to można dopieścić, żeby to lepiej wyglądać. No i tak mówią, jeśli byś chciał teraz działać na ulicę, daj jeszcze mimo wszystko trochę nawozu. Kup folii płoskie, czy kup cośkolwiek. Jeszcze kup troszeczkę tego nawozu i sypnij pod korzeń. Później, na wiosnę mówi, kup. Mówią, proszę, nie mów. Mówi, tylko mówią, żeby kupić. Dać jeszcze troszeczkę nawozu w marcu. I powinno się to fajnie wtedy palić, ukorzenić wszystko, powinno być miozio. Zobaczymy, czy będzie lepszy efekt pod względem zbiorów, jeśli tak to zrobimy, czy nie. Po prostu trzeba się dowiedzieć, na troszeczkę będzie trzeba więcej tego nakładu robić, tak? Mimo wszystko, bo tak to dajemy co? Dajemy obornik, dajemy nowice i lekko nawóz bądź opysk i to jest wszystko w temacie. A tak to może wtedy troszeczkę więcej pieniędzy będziemy wyciągać, jeśli ten nakład też wyciągamy. Bo wiadomo, obornik, nowica, ważna sprawa, ale jednak te mineralne, moim zdaniem, też są bardzo ważne. Właśnie nawożenia. No bo wiadomo, że obornik, nowica to jest no, coś, co nie zastąpi praktycznie niczego, ale bez mineralnych nawozów też mało co rośnie, powiem szczerze. Więc teraz patrząc, no muszę tak gdzieś myślę na zimę. Z 20 ton ogólnie nawozu, tak gdzieś tak na okolicze, niekoniecznie, że można tyle kupić, ale tak mniej więcej na okolicze, że po 20 ton nawozu. Średnia cena nawozu, powiedzmy w cudzysłowie, 2000 za tonę. Więc 4000 muszę włożyć na same nawozy. Nie jest to jakoś tragiczne kwota. Myślę, że jakieś tam 26-7000 przyjdzie się za dopłat, no bo ziemi nie dokupywaliśmy tam przez to nie bodajże. Jeszcze nie składaliśmy wniosku na właśnie tą nową ziemię. Dopiero jak będzie zbadany, dopiero wiadomo na marzec, lipiec, teraz nawet jest to lipca, a to mało ważne. A więc teraz będziemy sobie gdzieś tam składać, no to myślę, że gdzieś w granicach 40 tysięcy, 35 tysięcy powinniśmy na tą ziemię dostać, bo nie wiem, oszukujmy się, troszeczkę tej ziemi już jest dokupione, tak? Więc tu jest bardzo fajnie. No powiem szczerze, tutaj nakład, który był poniesiony, fajnie na razie on daje. Mimo wszystko jest 80% po przyjechaniu półtora przejazdu. No. No to powiem szczerze, że USA oddaje nawet znośnie. Naprawdę. Nie wiem, czy będziemy sobie sprzedawać, czy będziemy ją trzymać. Bo jednak też bym chciał coś nowego wdrożyć na gospodarstwie. Modernizować. To i owo. Wiadomo, wirtualnym tak się nie robi zbytnio, bo jest takie gospodarstwo jak teraz aktualnie ja podzielam tutaj, no tu raczej za dużo maszyn nie kupuję, za dużo nie doinwestowuję, no bo to też się nie opłaca, czy inaczej, że się nie opłaca. Mam przeważnie się robić tak, żeby spłacić, dopiero mam brać kolejne inwestycje. No ja idę trochę troszkę innym tokiem, czyli mi się nie włączyła jedynka, prawda? Już mi się skrzynia chyba. Byzu nie pchnuci. Tak. Trzeba troszeczkę nie pokombinować pod względem właśnie tutaj upraw. Modernizować co nieco pod względem uprawy bezpośredniej, żeby po prostu lekko wyjść z orki. Czyli bez orki wyjść, no to wiadomo, że coś musi być tutaj zrobione, kupione. No i, o Jezu, nie to chciałem wziąć to i to chciałem. Więc będę chciał, nie oczekujmy się, iść bez orkowca. Teraz już nawet. Wiem, powiecie, zwariował, nie ma ciągnika, a chcę bez orkowca. Myślę, że case na chociaż ten moment, 115 koni, wiadomo, nie będzie to robił jakoś perfekcyjnie, na głęboko jakoś tam,
Ale myślę, że ta soja, która teraz będzie jeść, naprawdę fajnie by to oddało. Bo tak patrząc, to chyba soja jest ogólnie ostatnią uprawą, która jest ogólnie do sprzedania. Tak mi się widzi. Więc bym zaryzykował jeszcze do kredytu i kupił ciągnik. Wiem, szaleństwo w pewnym sensie, ale powiedzmy tak. No to abstrakując od tej serii. Wychodzi Farming 25 w listopadzie. Jest lipiec. Więc tak naprawdę mówiąc, za dużo czasu nam no, nie zostało tego. Mimo wszystko, wiadomo, że będę starał się nagrywać 22 i 25 jednocześnie. Zimą by to pani będzie okres zimowy, że możliwe będzie, że będziemy nagrywać dwie serie na kanał codziennie. Przez okres zimowy, czyli od powiedzmy tego listopada do marca, coś w tym stylu. Będę chciał... O, burza idzie. A się wysnęło. Kurwa, niedobrze. Niedobrze. I tak. Więc mówię. Będę chciał nagrywać dwie serie równocześnie. W okresie zimowym. No bo jednak tutaj okres zimowy to będzie takim okresem, który jest powiedzmy martwy. Martwy pod względem prac polowych, tak? Po prostu to nie ma co wydumać. Tylko obrządki przy bydle, nic więcej. Więc myślę, że tak jakby to było w tamtym roku. Okres zimowy był taki, że nagrywaliśmy po dwa odcinki. Były inaczej, były dwa gry, trzy gry, cztery gry na kanale. I było po dwa odcinki dziennie. Tak samo myślę, że teraz tak samo będzie. Jeśli tylko wszystko będzie zgodnie z planem. I doinwestuję w komputer nowy, bo taki będę miał zamiar. No bo raczej 25 to już nie będzie na ten komputer aktualny, więc zobaczymy jak to wyjdzie. No bo to jest, mówię, dosadniutki, ale to w poprzednich odcinku wiem. Więc myślę, że dwa odcinki w tygodniu, dwa odcinki dziennie, to wtedy w okresie zimowym to będzie fajnie. Będziecie mieli czas, tak się ze mną zdaje, oglądać właśnie takie dwa odcinki dziennie. Wiadomo, że będzie okres taki, że godzina 14, godzina 18, coś w tym stylu będę sobie nagrywał i będę sobie rzucał filmiki. No bo jednak tak dużo rzeczy jeszcze jest nieogranych na w ogóle z farminga, bo jest wujki, to jest na mnie z tym szoku. Wygrałem na przykład 1000 godzin. To jest kurwa śmiech na żali. Praktycznie same savey moje, które miałem, to były właśnie w takich godzinach. No tam może co, może ze 100, że maksymalnie 150 miałem, to może miałem tak seria pobocznych. Znaczy seria, przepraszam. Bardziej w wygraniu się pobocznych, o. Pod tym względem. A tak to myślę, że będę bardziej teraz ścisły tego farminga, bo czy... Kurwa, źle pojechałem. Właśnie dyskę piątkę. Ale miło. Ciebyszka. No i kurwa, na pewno nie wyłączyli, bo będzie lipa. Bo chciałbym właśnie ten odcinek nagrać, bo już mnie dwa dni nie nagrywałem, to mi tak wrócił. Się muszę trochę słuchawki przyłożyć, no i wtedy wiesz, gdzie idzie burza w ludzie, czy odchodzi burza. I tak. Będę właśnie chciał tak robić. Tak wyjdzie, zobaczymy. Pod tym względem. Chyba wszystko. Chyba przeszło. Mam nadzieję. Więc tak myślę, że a tutaj abstrahując, teraz też będę chciał właśnie poinwestować bardziej w sprzęty na tej serii, bo, ponieważ na tym gospodarstwie, o, ten na tym gospodarstwie, no bo jeśli wiem, że za jakiś czas będzie nowy farming, to pewnie większość będzie chciała właśnie oglądać nowego farminga niż tego. Więc będę to na sobie cisnął. A jeśli jeszcze ktoś będzie chciał oglądać, to będzie wtedy widzieć, tak?
tam się będzie na tym mało. Ale tak. No, tego jest dużo maszyn, ciągników niewykorzystanych. Pierwszy raz ja znalazłem taką petardę, ciągnik. Tylko, że no, wartość 180 tysięcy, jakbym chciał kupić go grze. Znaczy grze. Mam gospodarkę. Z nawigacją już, bo siuma. Z nawigacją, ale do petarda. To jest 180 tysięcy. To 180 tysięcy teraz patrząc, no nie średnio mi się tu uśmiecha teraz zdawać. Znaczy na ciągnik. No bo to już... Znaczy jeszcze, no będzie to kupione. Myślę, że w przyszłym roku nawet po spłacie ziemi, myślę, że ta ziemia troszeczkę mi odda. To wiadomo. Nie błyskajmy się. Ziemia mi odda to wszystko w pulonach. No i myślę, że taki ciągnik tutaj sobie wyleci, taki 150-konny, myślę, do bezorkowca 3-metrowego powinien mi styknąć. Tu nie ma tej ziemi ciężkiej. Więc myślę, że powinno mi to wyleć. Bez żadnych problemów. No zobaczmy, na tak kiedy będzie wyrażył. Pod tym względem, no jestem ciekaw. Jestem ciekaw, no bo muszę potestować, sprawdzać to wszystko. O to chodzi w tym. więc myślę, że no będzie dorożka naprawdę maszynka. Dużo to jest. Myślę, że nawet na przyszły odcinek już to będę próbował robić. Bez okoła. No tu będę mam tak w sumie teraz jest, tylko tu będę miał bez okoła. Zobaczymy, jak pokminimy, zobaczymy. Tak to wszystko finalnie wyjdzie. A 56%. Czy ja jeszcze zrobię naokoło? Bo on może nie ryzykować. Inaczej nie będę chyba jechał, tylko się tu wysypię. Kurna. Powiem coś, jakoś mi się to... Świetlenie zmieniło, czy to? Już teraz mam ciężko, to teraz wytrafić. Bo jestem zmęczony. Bo teraz całą niedzielę jeździłem. Kurwa, 10 rano przy... Co nie było? 10 rano. Wzięłem przed 8. Więc to mogę być trochę zmęczony. Dobra, wyłączam je tak. Wyjebałem PDM drzewo. O nie tak. Tutaj będzie ten sygnał wywalony. To trochę będzie pokombinować to z pracą, bo tutaj trzeba postawić wiatrak na maszynki. Bo brakujemy miejsca. Ogólnie zamysł był na postawienie wiatry na maszynie tutaj, gdzie jest stóp elektryczny. Tam chyba też coś będzie, ale zobaczymy pod względem. Bo to sobie postawię. No muszę gdzieś postawić wiatrę, bo naprawdę już jest. No nie ma gdzie tych maszyn trzeba. Nie oszukujmy się. Jest za mało garaży. Za mało garaży, ale dużo maszyn. Więc trzeba będzie coś pokombinować. Więc też hale, czy garaż, czy hale. Głukomu będę się postawić, no to też będę musiał wyłożyć po 120 tysięcy. Gdzieś mniej więcej patrzę. Chyba taka 30 na 15, tutaj gdzieś mniej więcej patrzę dla mnie. No to tak wychodzi. A się w granicach 130 tysięcy. Sporo znowu pieniędzy, znowu modernizacje, kombinacje incydowania. Ale trzeba coś na inwestować pieniądze, jeśli się ma, ale jeśli nie ma, to się bierze w banku i to też się żyje. To nie ma co się martwić. Dopóki jest możliwość, jest płynność, jest z czego wpłacać wszystkim. No to można, hodowla swoje robi i swoje hodowle spłaca. A jak ma na mnie, to spłaca na czyjeś. Znaczy inne. O. Więc tutaj można sobie trochę pokombinować. Pod tym względem. Powiem szczerze, będę musiał chyba zaskądzić. Kurwa, boję się, że może jebnąć kurwa.
Tam burzowa pójdą i pada, chyba żeby mi prądy nie włączyli. A się ładnie wyszło jak dyskoteka. Nie mam szczerze. Myślę, że nie stać takiej pełzeć tej soi. Myślę, na tego łazienku będziemy chyba nie sprzedawać. No inwestowywanie gospodarkie. Pod tym względem, żeby już po prostu coś się działo. Potem to będziemy zmieniać. Coś będziemy zmieniać gospodarstwa. To nie chodzi mi do kopca, bo z kopca to nie mam. Tylko coś innego jeszcze. To by się przydało. No. Aż mogę powiedzieć, peskiwet będę chciał kupić. Znaczy z zakrepany. Tylko jechać. Do Gnana się z pewną jeszcze opcją, która by miała przydała się w skrywaczu. I myślę, że będę go brał. 15 kabelka, 600 litrów na razie starczy mi taki opyskowacz, ponieważ 30 nie będzie jeździła, 30, no 800 też poradzi, ale to już tak wpływa na sobie honor, bo wygląda pompa oczywiście. Te 600 to jest taki dobrym rozsądkiem, tak można powiedzieć. Zrobione. Będzie wyważone. Deszczyk. Cześć, ale tu nie mogę popadać. Siano na razie jest pasowane. Nie zwiedzione, ale to jest pasowane tam. To jeszcze pół bidy. Proszę Państwa. I tam będą opiski, masz mnie wymieniał. Swój. Nie stanie. Nasz fenarz. A wezmę. Okej. Po prostu. Dogadam się, że wezmę leasingu. Wyliczenie stary. Będę na spadnie. Zobaczymy. To 300, dlatego chcę powiedzieć 600, mi się 15 BC, bo tu jest chyba 8. Powiem tak szczerze, że do niczego mi taki. Nie za mały jest. Po prostu jest za mały, chyba czy można było po prostu wymienić na tym. Chyba nie będę kurikulował, bo kurza wyłączy podmiot, bo się kuruje. Dzisiaj się może było na tyle. Jeśli tak już nie jest, to też jak to komentarze. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się z tego odcinka.